jaki fajny robaczek! Cześć, mały! Patrzcie, jaki fajny sobie idzie! Halo! O, i hello powiedział! Widzowie, zostawcie łapkę w górę, a pogłaszczę tego małego bąbelka! Zostawmy pod tym filmem 5000 łapek w górę, pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby nie ominął was żaden film, a tu jest już kolejny! Patrzcie, widzowie, mamy tu kozackie pokemony! Wow, bym go złapał, ale nie wiem! Patrzcie, jaki on jest fajny, Squidu! Tak, Squidu? Wow, jaki fajniutki! Wow, wow! Czy on idzie za mną, czy co? Nie wiem, czy ja mogę go pogłaskać, a masz ty! Zobaczymy, patrzcie, idzie w moją stronę. Myślałem, że już idzie mi nastukać, ale chyba nie. Pogłasz! Ładny, słuchajcie, a spróbujmy go pokonać, zobaczymy, co z niego wydropi. Jestem mega, mega ciekaw, bo mamy dzisiaj zakazane postacie z, słuchajcie, pokemonów, tak jest. No, mega, mega, to będzie się dzisiaj działo, słuchajcie, on jest mocny, wow, jak odskoczył. Słuchajcie, wow, nic z niego nie dropnęło, szkoda. Ale dobra, zaraz zobaczymy, słuchajcie, co my tutaj mamy, bo mamy kolejne pokemony. Wow, mega gen... Gengar. Okej, okay, zobaczymy mega Gengara. Black. Wow, a tu co to jest? Ty? Wow, jakieś ciapeczki tutaj zrobiłem. Dobra, to chyba są drzewka, ale... Wow, jaki on ogromny. A masz ty? Wow, patrzcie, jaki on jest mocny. Jak wygląda potężnie. Widzowie, ocencie, jak wam się podobają te pokemony, bo są mega śne. Dobra, o, mogę tutaj postawić dużo, dużo tego wszystkiego. Dobra. Mega Gengar jest spoko. Chyba tak się wymawia. Jeśli jakieś błędy będę coś mówił źle, to dajcie mi znać. Mega Charizard. Wow! Jaki kozacki. Patrzcie, co on ma w buzi. To wąsy jakieś? Ty. Wow, jaki on jest duży. Wow, ten Pokémon Pox nieźle wyszedł. Słuchajcie, dobra, lecimy dalej. Zobaczymy, co my tutaj będziemy mieli dalej. Jestem bardzo, bardzo ciekaw. Pikachu! Pika, pika! O, jaki słodki! Co to jest za ubiór? Pikachu? Pikachu! Wow, i nawet serduszko ma na ogonie. Patrzcie, jaki wystrojony, fajny. O, Pikachu. Dobra, słuchajcie, mamy Pikachu. Mamy Charizarda. Wow, to był mój ulubiony Pokémon. Był taki ogromny, duży. Wow, super. Ej, wygląda kozacko. Tu, słuchajcie, też te drzewka. Chyba, tak mi się wydaje. A to, co to jest? To nie wiem. Coś tutaj stawiam, ale dokładnie nie wiem co. Więc możemy już sobie to wyrzucić. Więc dajcie znać mi w komentarzach, jakie pokemony według was są najlepsze. I czy oglądacie pokemony, albo graliście w pokemony. Jestem bardzo ciekaw. Kakuna. Wow, Kakuna. Kakuna Matata. Patrzcie, jaki fajny Kakuna. Wow. To jest jak kokon jakiś, ty. A weźmiemy spamuj. Wow, jakie dźwięki on wydaje. Dobra, Blue Apricorn. Okej, okay. Mamy kolejnego Pokemona. To jest Pikachu. Pika, pika. Okej, okay. Czyli normalny Pikachu. Dobra, to możemy sobie teraz odłożyć. Ja sobie tylko wpiszę Time Set Die, żeby był cały czas dzień. Dobra, zobaczmy kolejne. Patrzcie, co to jest. Teraz białe, okej, okay, może to urośnie. Wow, Gastly. Patrzcie, jak się śmieje. Wow, jakie dźwięki wydaje Gastly, patrzcie. Ej, on jest mega. Dobra, słuchajcie, mamy kolejnego. Ratatuj, czy jak on się nazywa? Ratata. Ratata, ratata, no fajne, fajne, dobra. Mamy kolejne pokemony ogarnięte, więc całkiem fajnie, patrzcie, jakie to są kozackie, wow. Dobra, ej, chciałbym zobaczyć, czy będzie gdzieś Bulbazaur, czy coś takiego. Jest! Mamy, patrzcie, ten Wartolta. 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 Wartolta, Wartolta, wow, słyszycie ich, co? Patrzcie. Możemy ich pobić normalnie, ale patrzcie, mamy Bulbazaura! Jaki słodziak, patrzcie na jego oczka, jaki fajny ma. White Turtle, okej, okay, Bulbazaur, patrzcie, jaki kozacko zrobiony. To nie wiem, co to jest, to jakieś NPC. Dobra,
Możemy sobie przejść dalej i to będzie już tutaj. Uuu, teraz jest tego więcej. Słuchajcie, może mogę złapać takiego Pokemona Pokebolem. Wow, co to jest? To jest jakaś maszyna, można tu coś wpisać. O, od razu Pokemon wszedł i się tutaj... Wartortle. Dobra, mamy Beedrill. Beedrill. Wow. Beedrill jaki dźwięk wydaje. Wow, Beedrill, niezłe, niezłe. Patrzcie, co zespawnowałem, co to jest? O, to wygląda jak jakiś inny Pokemon, ale to jest jakiś ogromny. O, albo zbugowany, słuchajcie, nie mam pojęcia. Mega Venusaur. Venusaur. Jaki on ogromny, to jest jakby przejście, ewolucja właśnie Bulbazaura. Jaki kozacki, ej, ja chcę jeszcze jednego odpalić tutaj. O, Mega Venusaur. Okej, okay. Charmeleon? Charmeleon chyba, jakoś tak się nazywało. Jaki on dźwięk wydaje, w ogóle tak jestem. Charmeleon, okej, okay. Charmeleon coś nazywa. Blastoise, okej, okay. Patrzcie. Blastoise. Jaki fajny. Wow, ten to ma armatę, patrzcie tutaj normalnie za plecami, wygląda kozacko. Dobra, słuchajcie, przejdziemy do kolejnych Pokemonów. Mam nadzieję, że będzie ich dużo, patrzcie ile ich tu zespawnowało się. Dajcie znać, który jest wasz ulubiony, a ja będę oczywiście czytał wasze komentarze. O, Pikachu, jaki kozacki, patrzcie na jego strój. Czemu taki strój masz? Patrzcie na niego, fajnie. Dobra, wow. Co to jest za potwora jakaś wielka? Wow, dobra, słuchajcie, opalamy. Weedle, okej, okay, mamy Weedla. Słuchajcie, w takim razie idziemy dalej, no. Musimy sprawdzić, co my tu mamy jeszcze za Pokemony. Okej, okay, różowe to coś, nie wiem, czy to jest do jedzenia, czy co. Ale Mega Charizard. Wow, Mega Charizard. I on jest ogromny. Widzicie to? Yo, Hunter. Wow, jaki dźwięki wydaje, niezłe. Dobra, mamy już kolejne ogarnięte Pokemony. Teraz sprawdźmy kolejny. Pikachu tutaj przyszedł, patrzcie jaki słodki. No dużo jest tych Pikachów. Dobra, Raticate. No nie wiem, Raticate? Czegoś tak to się nazywa, nie mam pojęcia. Może prawdopodobnie będę dzisiaj dużo błędów z wymową nazw. Jeśli jest tutaj jakiś specjalista od Pokemonów, to wybaczcie. Ale Gengar jest... Ginger. O, dostał obrażenia. A, bo wszedł na to. Ratuj się, chłopie. Dobra. Słuchajcie, mamy kolejnego Pikachu i wygląda przesłodko. Co to jest? Patrzcie, normalnie niesamowite. Okej, okay, dobra, zrobimy sobie żółte. Okej, okay, i Mew. Słuchajcie, Mew. Mimi? Jak piszczy! Mimi! Ej, komu dać łapkę w górę? Mimi! Ej, widzowie, na przykład, czy byście chcieli... Nie, kto by chciał dostać, nie wiem, na przykład... nie wiem, na przykład jutro... Komu dać jutro 5 zł? Mimi! Dobre, ej, to było mocne. Dobra, lecimy dalej. Przejdziemy oczywiście do kolejnych postaci z Pokemonów, które są tutaj. Okej, okay. I tutaj teraz mamy kolejnego Pikachu, który wygląda... O, ten jest kozacki. Ej, ten wygląda super, ma kurtkę fajną. Co to jest? Metapod? Medipod. Squidoo! Cześć Squidoo! Wow. Jaki ten jest ogromny Pokemon! Ty, te duże są spoko! Venusaur! A, tu już był Venusaur! Okej, okay, nie wiem czemu, skąd ja je wziąłem. Ale dobra, lecimy dalej! Widzowie, to będzie mocne! Bo kolejne Pokemony na nas czekają! Ten superancki! Wow, jest podobny co tamten. Dobra. Tutaj mamy Arcaninę.
O, ten jest super, ten wygląda kozacko, taki piersio słodki z takim futrem. Wow, fajny. Słuchajcie, mamy kolejnego Pikachu. O. Pikachu. Bo. Pikachu. Słuchajcie, Pikachu to tak naprawdę jest kilka jego rodzajów. Charmander, słuchajcie. Cia. Dobra, mamy kolejne poksy. Zobaczmy. O, to jest chyba... Łogi słodki Eevee. Słuchajcie. Giratina. Wow. Ten to jest potężny. Wow, te wyglądają mocno. Katpater? Nie wiem, jakoś tak to się nazywa. A to ten zielony, co był na początku. Okej. Ivysaur. Oj, Wizard. Dobra, Charmander. No nieźle, widzowie. Mamy naprawdę dużo, dużo superanckich Pokemonów. Teraz możemy wszystkie sobie posprawdzać i opisać, który jest najlepszy. Widzowie, dajcie znać w komentarzach, jak wam się podobają te Pokemony. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby nie ominął was żaden film. Jak widzicie, mamy dolinę Pokemonów. Dajcie znać, którego wy wybieracie, który wam się najbardziej podobał i który jest dla was najlepszy. Dajcie znać w komentarzach. To by było na tyle. Do zobaczenia. O, to urosło. Patrzcie, jakie słodkie drzeweczko urosło. Zostawiajcie łapki w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, bo ten odcinek się właśnie kończy. Do zobaczenia. Niech Eldorado będzie z wami. Pa, pa.